Państwowy Instytut Geologiczny, Państwowy Instytut Badawczy, pełniąc zadania Państwowej Służby Hydrogeologicznej, monitoruje stan ilościowy i jakościowy wód podziemnych. Pomiary i obserwacje hydrogeologiczne są prowadzone w punktach sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych. Punkty te to studnie wiercone, źródła, ale przede wszystkim piezometry, czyli hydrogeologiczne otwory obserwacyjne. Według stanu na koniec 2023 roku monitoring stanu ilościowego jest prowadzony w 1166 punktach. Rozwijając monitoring wód podziemnych każdego roku do sieci są dołączane nowe punkty obserwacyjno-badawcze. Zobaczmy, jak powstaje nowy punkt badawczy w miejscowości Brańszczyk w województwie mazowieckim. Prace w terenie poprzedza wykonanie i zatwierdzenie przez marszałka województwa projektu robót geologicznych. W terenie wyznaczone jest precyzyjnie miejsce, w którym należy ustawić wiertnicę. Wiercenie odbywa się przy pomocy specjalistycznego sprzętu wiertniczego z systemem obrotowym na półczkę. W otworze instalowana jest kolumna filtrowa. W kolejnym etapie wykonywane jest pompowanie oczyszczające, które trwa do momentu uzyskania czystej i klarownej wody. Pobierane są próbki wody do badań bakteriologicznych i fizykochemicznych. Prace przy otworze kończy montaż obudowy i pomiary geodezyjne dla określenia dokładnych współrzędnych i rzędnej otworu. Ostatni etap to opracowanie dokumentacji geologicznej, która jest przekazywana do marszałka województwa, a następnie archiwizowana w Narodowym Archiwum Geologicznym. Piezometr wykonany w miejscowości Brańszczyk został włączony do sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych w listopadzie bieżącego roku i służy do monitorowania wahań poziomu wody oraz jakości wody w czwartorzędowym poziomie wodonośnym. Prace te wykonane są w oparciu o program monitoringu jednolitych części wód podziemnych i służą ocenie ich stanu ilościowego i chemicznego.